Halo Warszawo, dokąd biegniecie z samego rana? Do pracy. Dlaczego tam biegniecie? Bo myślicie, że coś zarobicie, że wasze życie się zmieni. Ja wam powiem o swoim życiu. 6 lat temu spotkałem Jezusa Chrystusa. Wydawało mi się, że jest to niemożliwe, dlatego że każdy z was chodzi do kościoła tak jak ja chodziłem. I myślałem, że to zmieni moje życie, ale to absolutnie nie zmieniło mojego życia. Tak jak chodziłem głupi do kościoła, tak stamtąd wracałem. Zawsze wróciłem taki sam. Nigdy mnie to nie zmieniło. Nigdy się nie zmieniłem. Byłem głupi, bo szedłem i głupi wracałem. Ale 6 lat temu spotkałem człowieka, który powiedział, że Bóg jest dobry. Powiedziałem, kłamiesz. Dlatego, że gdyby człowiek mówił prawdę, że Bóg jest dobry, to moje życie by się zmieniło, ale moje życie się nie zmieniało. Ja się bałem. Bałem się, że moje dzieci będą chorowały. Bałem się, że nie znajdę pracy. Bałem się 6 lat temu, że jak stracę pracę, nie będę potrafił znaleźć pracy. Ale ten człowiek powiedział taką rzecz, że Bóg jest dobry i tylko dobry, a diabeł jest zły i tylko zły. Że człowiek musi się na nowo narodzić. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Po co się na nowo naradzać, skoro już się urodziłem. Ale on powiedział, że co z ciała się narodziło, to ciałem jest, co z ducha duchem. Ja wtedy powiedziałem do Boga, Boże, ja Cię wcale nie znam. 30 lat chodziłem do kościoła i Cię nie poznałem. Chcę Cię poznać. Chodziłem 2 tygodnie i mówiłem, Boże, skoro Ty jesteś osobą, a tak w Biblii jest napisane, że jesteś osobą, to mówiłem do Niego, chcę Cię poznać. I On do mnie przyszedł. Ja Go wtedy nie widziałem, ani nie słyszałem, ale w sercu swoim, w środku wiedziałem, że jestem martwym człowiekiem. Było to dla mnie dziwne, bo można chodzić do pracy, można spotykać się ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, a wiesz, że w środku jesteś martwym człowiekiem i wiesz, że jest coś nie tak. I ja wiedziałem, że jest coś nie tak i mówię, dobrze, skoro tam jest w tej Biblii napisane, że musisz oddać życie Jezusowi, ja postanowiłem, że to zrobię. Pamiętam, uklęknąłem i wtedy mówię, Boże, dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, że oddałeś swoje życie za mnie. Dziękuję Ci, że 2000 lat temu, tam na krzyżu Golgoty, Ty wziąłeś wszelki mój lęk, wszelkie moje zniewolenie. I od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Każda rzecz w moim życiu się zmieniła. Zmieniło się to, że następnego dnia, jak się odbudziłem, nie bałem się niczego i niczego się nie boję. Dlaczego? Bo 2000 lat temu ten Jezus Chrystus, który stąpił na ziemię, On umarł za moje grzechy. Dzisiaj jestem innym człowiekiem. Ja nie jestem lepszy, bo Jezus Chrystus nie polepsza ludzi. Jezus Chrystus, On chce, aby każdy człowiek umarł w ten sposób, że uznaje Jego zastępczą ofiarę. Jezus Chrystus nie polepsza ludzi. On chce, żeby każdy człowiek oddał Mu swoje życie. Gwarantuję Wam, że Wasze życie się zmieni. Nazywam się Tadeusz Lisiecki i chcę Wam powiedzieć, że życie bez Boga nie ma żadnego sensu, bo idziecie na przemiał, idziecie do piekła. Słowo Boże mówi, że z łaski człowiek jest zbawiony nie z uczynków, żeby nikt się nie chlubił. Ja myślałem, że muszę być dobrym człowiekiem, bo tak mi 30 lat mówili ludzie, że jak będziesz dobrym człowiekiem, to pójdziesz do nieba, a jeśli może nie będziesz aż tak dobrym, to pójdziesz do czyśćca. Wiecie co? Ja skończyłem studia, więc stwierdziłem, że ja zbadam te rzeczy. Szukałem w Biblii, nie ma żadnego czyśćca, nawet jednego słowa, ale jest za to tam napisane, że jeśli się nie narodzisz na nowo, pójdziesz do piekła. Wybierz. Oto kładę przed Tobą dzisiaj życie albo śmierć. Wybierz życie. Amen.